Często klienci pytają, czy możemy też wysunąć haki, dokonać tych wszystkich czynności od strony bagażnika. Więc tak, możemy. Otwieramy bagażnik. W prawym narożniku mamy cały panel sterujący od haka. Lewa górna kontrolka służy do tego, by hak wysunąć. Naciskamy. Hak się wysuwa. Słyszymy dźwięk, pikanie. W momencie, kiedy przestało pikać, hak jest gotowy do użycia, możemy podpiąć przyczepę. Tutaj mamy gniazdo elektryczne haka. To jest gniazdo 13-pinowe. Podpinamy tutaj przyczepę i możemy również uruchomić funkcję kontroli żarówek. To jest drugi przełącznik na panelu sterującym. Klikamy i jak widać, samochód zaczyna nam świecić wszystkimi po kolei światłami i możemy pójść do przyczepy, sprawdzić, skontrolować, czy aby na pewno wszystkie oświetlenie działa.